Czy pan jeszcze pracuje w banku? Jeszcze pracuję w banku i pewnie będę pracował w banku. Natomiast ten bank, jak rozumiem pytanie z podtekstem, ma już troszeczkę inną agendę, troszeczkę szerszą agendę niż tradycyjne, można powiedzieć, bankowanie. Od kilku lat przygotowujemy się do zmiany jakby funkcjonowania wszystkich naszych procesów, wszystkich naszych relacji z klientem, właśnie dlatego, że ta relacja z klientem, ona już jest istotnie inna. Prawda? Ona jest wymagająca, ona już jest skoncentrowana przede wszystkim na technologii, na bezpośredniej takiej relacji poprzez media, tak zwane wirtualne, kanał mobilny i przede wszystkim bardzo spersonalizowany kontakt. I bank de facto musi stać się taką instytucją finansową, ale przede wszystkim z tym elementem silnym technologicznym. Mówi się, że pandemia COVID-u spowodowała duże przyspieszenie w sektorze bankowym, w sektorze ubezpieczeniowym, jeżeli chodzi o cyfryzację. A jak to było w przypadku waszego banku? W naszym przypadku my bardzo dojrzale podchodziliśmy już od dłuższego czasu. Prawda? Ten ostatnie 10 lat to była ciągła transformacja banku, a ostatnie takie 3 lata to już było przyspieszenie. W zeszłym roku mówiliśmy o naszej strategii, czyli naszej strategii takiej właśnie otwartej platformy bankowej i tworząc pewnego rodzaju rozwiązania, pewnego rodzaju architekturę, tworząc właśnie tą całą naszą strategię też road to cloud chmurową, my byliśmy na to gotowi. Prawda? Czyli przejście naszych pracowników centrali do pracy zdalnej z dnia na dzień 16 marca odbyło się praktycznie bezproblemowo, prawda? Byliśmy do tej pory, nasze wdrożenia, nasze funkcjonalności, nasze procesy krytyczne, one działają bez zarzutu. Dzięki wcześniej podejmowanym decyzji inwestycji właśnie też w chmurę krajową udało się wdrożyć na przykład takie rozwiązanie jak wykorzystanie narzędzia do kolaboracji Teams, które korzystają 13 tysięcy naszych pracowników, którzy nie wyobrażają sobie teraz życia bez tego. Praktycznie udało się to zrobić w 1,5 miesiąca. Naszym pracownikom w sieci, naszym doradcom zbudowaliśmy zwirtualizowane środowisko, przenieśliśmy je do chmury i teraz jest ponad 10 tysięcy pracowników już z tego środowiska korzysta, a jeszcze wcześniej, jeszcze zanim zaczęła się pandemia, uruchomiliśmy usługi tak zwanego miękkiego HR-u, gdzie 27 tysięcy pracowników już może z tego korzystać i jest to też chmura publiczna. Także tutaj jakby my jako bank byliśmy do tego gotowi. To oczywiście przyspieszyło pewne procesy, bo w krótkim czasie wypchnęliśmy, powiem tak w cudzysłowie, część tych procesów, które jeszcze działały w sposób tradycyjny, z racji tego, że też klienci postrzegali je bardzo, można powiedzieć, atrakcyjnie i masowo jeszcze z tego korzystali. Wypchnęliśmy do sieci, tak żeby, czy do kanału mobilnego, tak żeby nie było już praktycznie żadnego obowiązku stawienia się w oddziale, tylko ewentualna chęć i potrzeba. No dobrze, to dotyczyło pracowników, a jak klienci, no bo klienci PKO BP w dużej części oczywiście lubili kontaktować się z bankiem w świecie realnym. Tak, i dalej tak jest, prawda? Teraz widzimy, że przy tym pierwszym okresie jeszcze nasi klienci w tym okresie takiego największego zagrożenia i tej największego takiej wątpliwości co do tej kwestii zdrowotnej, praktycznie w 60% przestali przechodzić już do oddziałów. Ten ilość osób, które było, po prostu istotnie się zmniejszyła. Ale teraz widzimy, że ten poziom wraca. On się utrzymuje dalej poniżej 10-15% poniżej tego, co było przed okresem pandemii. Natomiast my, oprócz tego, że oczywiście to świadczyliśmy tę usługę od początku przez cały czas, czyli bardzo dojrzale jakby nasi doradcy w oddziałach mimo tego zagrożenia bezpośrednio byli włączeni w ten proces i obsługiwali naszych klientów po to, żeby spełniać ich potrzeby, ale oprócz tego przenieśliśmy te wszystkie procesy do kanału wirtualnego. Między innymi też uruchomiliśmy kanał wideo doradcy, gdzie nasi klienci mogą bezpośrednio rozmawiać z doradcą poprzez kanał wideo i praktycznie załatwić wszystkie sprawy, jakie są teraz dostępne w oddziale. Powiedział pan, że pewne działania zostały przyspieszone przez COVID w państwa banku, ale czy coś zmieniło się może w strategii, w myśleniu o tym, co ma być za 2-3 lata? Czy COVID jednak zainspirował bank do pewnych nowych pomysłów? Myślę, że tylko to przyspieszył to. My dokładnie wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, co chcemy osiągnąć, wiemy, jaka jest, przynajmniej mamy wrażenie, jaka jest przyszłość
w ogóle bankowości, bankowania. Wiemy, że ta relacja z klientem jest najważniejsza. I po prostu teraz, patrząc na COVID, wiemy, że po prostu jeszcze szybciej musimy po prostu zapewnić bezpośrednio tą wartość z klientem, żeby on czuł, że relacja z bankiem to nie jest tylko produktowa i wtedy jest pewnym takim środkiem do celu, tylko de facto ona zaspokaja konkretne potrzeby już biznesowe.